Mam do Was ważne pytanie. Czy znacie jakiegoś youtubera, który po rozstaniu z partnerem przez lata wylewałby na niego szambo, twórcę lub twórczynię, który opowiada różne około medyczne kocopoły i nikt nie zwraca na to uwagi? Znacie twórcę tak zgorzkniałego, tak zrzędliwego, tak bardzo gburowatego, że oglądając jego treści macie ochotę zaszyć się pod kocem mamrocząc, że życie nie ma sensu? Jeśli nie, to rozsiądźcie się wygodnie, bo to będzie dla was wycieczka w głąb takich odmentów, których się nie spodziewacie. Zapraszam na film o Szusz. Jeśli nie interesujecie się beauty vlogowym świadkiem, to zgaduję, że nie macie bladego pojęcia kim jest Szusz. Za ciebie pani Szusz. Przepraszam. Pani Szusz nagrywa obecnie trwające nawet półtorej godziny vlogi, na których opowiada, że jej były mąż jest zły, że osoby, które ją obserwują, są złe, że jej się nie chce, że się źle czuje oraz o tym, co kupiła w Lidlu. Wszystko to przeplatane z cynkami, jak siedzi w Uberze i wylewa na siebie hektolitry perfum. Uej. Anyway, już dno lubię mieszać. Sobie mieszam jakieś takie droższe perfumy z tymi z zary Nie chcę już psikać już mało o te Marshmallow Addiction Albo gotuje zaawansowane dania kuchni Fusion, których przygotowanie polega na, i uwaga, tutaj możecie zapisywać, bo gwarantuję, nie spamiętacie wrzuceniu ugotowanego makaronu na patelnię i wbiciu do tego jajka. W każdym razie tak jest obecnie, bo jeszcze kilka lat temu była fajną, pogodną kobietą po trzydziestce, która pokazywała kosmetyki i swoje życie. Dysponującą swoimi lekkimi odpałami, ale jednak taką, od której bił klimat sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Ludzie lubili oglądać jej hole zakupowe, lubili jej sugestie co do ubrań i po prostu lubili patrzeć na pozytywną dziewczynę, którą wtedy była. Zapytacie, ale z czego w ogóle Weronika, A.k.a. jej jest znana? Zasłynęła głównie z prób karmienia dzikich zwierząt starym kebabem i z dość. Obrzydliwego wydzielania dzieciom w Afryce cukierków. Pierwsza historia wyglądała tak, że obok mazurskiej posiadłości werki żerowały dzikie zwierzęta. Nasza gwiazda, na spółkę ze swoim ówczesnym mężem, stwierdziła, że super pomysłem będzie urozmaicenie ich diety. O jakąś karmę dla psów, jakieś stare resztki pizzy, kebaba. Będę. jak kebaba na I jeśli myślicie, że to super pomysł, karmić zwierzęta potencjalnie szkodliwym dla nich jedzeniem tylko po to, żeby na fotkach pokazać, że jesteś takim dobrym człowiekiem i dokarmiasz zwierzaczki, no to do tych samych wniosków doszła nasza vlogerska para. To, że potencjalnie możesz im zrobić tym krzywdę, schodzi na dalszy plan, gdy w grę wchodzą lajki, wyświetlenia, CPM. -y. No i oczywiście. Podziw obserwatorów, a za zarobione z wyświetleń pieniądze możesz przecież kupić jakieś bardzo drogie ciuchy, którymi będziesz potem obnosić się przed swoją widownią. Ludzie mówili, że to nie jest ok, że to szkodliwe dla zwierzaków, że to zaburza ich naturalne przyzwyczajenia. Pisali setki komentarzy, ale oczywiście para wszechwiedzących vlogerów miała w nosie to, co mówią, jakieś żałosne larwy i nie zmienili swojego zachowania nawet w najmniejszym stopniu. I już nawet pomijam, że takimi rzeczami zajmują się odpowiedni ludzie z nadleśnictwa, którzy mają znacznie większą wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemu niż ekspertka od pokazywania się z torebkami Louis Vuitton. A druga sprawa miała miejsce na wyjeździe na Madagaskar, zresztą chyba sponsorowanym przez któreś biuro podróży, gdzie Weronika postanowiła pokazać, jakie ma dobre serduszko i rozdać okolicznym, czarnoskórym dzieciakom słodycze. Jeśli nie wieje wam to jeszcze postkolonializmem i takim traktowaniem czarnoskórych z wyższością, to spokojnie, zaraz zacznie. Wyglądało to tak, że nasza gwiazda rzuca do nagrywającego męża, patrz co teraz będzie, a następnie uśmiechnięta od ucha do ucha maszeruje w stronę dzieci i zaczyna wydzielać, ty masz, ty masz, ty masz. Dzieciaki się przepychają, część dzieciaków płacze, bo nie udało im się dopchać i dostać cukierka od białej pani, która z bananem na twarzy wydziela, które dziecko ma dostać słodycze, a które nie. Cała akcja na oczach innych dzieci i turystów, a na YouTuba wszystko wrzucone pod tytułem, i tu uwaga, bitwa o cukierki. Powiedzieć, że to było upadlające w stosunku do tych małych ludzi, a samo zachowanie będące od 2009 roku na YouTube Weroniki było nieprzemyślane, to jak powiedzieć, że te szwedzkie śledzie no, nie pachną zbyt dobrze. To co mówiła to jest? <śmienny> 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 W przypadku jednej i drugiej sytuacji rozkręciła się drama. O słodyczach pisał między innymi Pudelek, a o sprawie ze zwierzętami Spider W przypadku tej drugiej strony Bartosz Godziński ze Spider Swept skontaktował się z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie lasów, którzy wprost powiedzieli, że takie dokarmianie zwierząt na własną rękę jest nieodpowiednie z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że ludzkie jedzenie nie nadaje się dla zwierząt, ale też dlatego, że takie dokarmianie zwierząt na własną rękę zaburza przyzwyczajenia zwierząt i może zrobić więcej złego niż dobrego. Już na tym etapie możecie zauważyć, że ten odcinek będzie zupełnie inny niż ten, który zrobiłem o Robercie Makłowiczu. Link do niego macie w opisie i tutaj w karcie obok. Tam opowiadaliśmy o gościu, którego wszyscy lubią, Tutaj będę opowiadał o kimś, komu bliżej do całkowitego przeciwieństwa pana Roberta pod wieloma względami. Nasza wspaniała altruistka była kiedyś jeszcze znana z takiej YouTube'owej przyjaźni ze stylizacji TV. Ale to już jest przeszłość i panie obecnie nawet się już nie wspominają. To znaczy Karolina ze stylizacji uci na temat. Szusz natomiast dla ciebie pani szusz przebąkuje coś o tych przyjaciołach, których poznaje się w biedzie i tak dalej. A i pewną rozpoznawalność przyniosła jej też drama z atakowaniem kanałów mniejszych twórców. W skrócie, kanał Mirabaut robił parodię vlogerek. Tutaj bądźmy szczerzy, wyśmiać zblazowaną vlogerkę jest dość prosto, a wychodzi to nawet zabawnie. Niestety, Weronice parodie się no, nie spodobały i postanowiła skorzystać z faktu, że jej kanał jest wielokrotnie większy i zrobić tak zwanego copyright strike'a na cudzy kanał. Yo! czyli podobno miała wysłać zgłoszenie o naruszeniu jej praw autorskich, żeby zdjąć film, który jej się nie podobał. Znaczy, żeby przeciwdziałać hejtowi. Oczywiście chodziło tylko o hejt. Mm -hmm. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, w filmach Mirabalta nie było żadnych screenów, kawałków nagrań, żadnych materiałów objętych prawami autorskimi. Jedyne co się tam znalazło, to urażona duma vlogerki, która parodię odbiera jako bezpośredni atak. W dodatku próbowała wszystkim wmówić, że gość, robiąc o niej materiał, chce się na niej wybić. A to okaże się ważne już niedługo. Zatem spieszcie się oglądać ten film, pokazywać go koleżankom, siostrom, babciom i komu tam jeszcze, zanim znów Werka zechce zaprezentować, jaki ma dystans, i zdjąć i ten film. A w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, bo dzięki temu film dotrze do większej ilości osób, którzy dowiedzą się o coraz większych odpałach vlogerki. Dobra! Koniec autopromocji. Filmy z kanału Mirabauta zostały z automatu zrzucone, a sam kanał znalazł się w poważnych kłopotach. Takie zachowanie, czyli fałszywe zgłoszenie na cudzy kanał, może nawet doprowadzić do jego usunięcia. U nas wprawdzie nie było takich przypadków, ale w USA, gdzie ten cały światek YouTube'a jest znacznie bardziej rozwinięty, jest to chyba jedno z najbardziej śliskich zachowań, jakie można zrobić w stosunku do innego twórcy. Całkiem niedawno mówił o tym choćby Charlie, a.k.a. Moist Critical, a.k.a. Penguin Zero. That's deliberately evil. No i to też pokazuje, że daną osobę tak bardzo upodła ta parodia czy krytyka, tak bardzo boli ją dany temat i tak bardzo chciałaby się odgryźć, a przy tym tak bardzo nie wie, co ma odpowiedzieć, żeby nie zrobić z siebie głupka, że posuwa się do obrzydliwych chwytów poniżej pasa i robi z siebie głupka do kwadratu. I jak już jesteśmy przy opisie, to spójrzcie proszę na opis Weroniki z Instagrama. Jeśli te piktogramy są dla was niezrozumiałe, to pozwólcie, że przetłumaczę z języka ludów pierwotnych na polski. Zostało tam napisane: wyjmij kija z dupy. To by pewnie znaczyło, że pani vlogerka nie wszystko, co robi, traktuje na poważnie. Że czasami sobie śmieszkuje i potrafi śmiać się zarówno z innych, jak i z siebie, prawda? Prawda? No k Nic bardziej mylnego! Jakby ustawić sytuację, w której Weronika ma choćby odrobinę, choćby w minimalnym stopniu dystans do siebie, a w innym miejscu sytuację w takiej postaci, jak ma miejsce teraz, to żeby zachować skalę, te dwa stany musiałyby dzielić nie metry czy kilometry, ale miliony lat świetlnych. Bo drama z atakiem na mniejszy kanał to tylko jeden mały, drobny epizod w trwającej od lat epopeji pod tytułem Szusz, Przeciebie pani Szusz, kontra jakiekolwiek negatywne opinie o wzorzec cnót wszelakich nieomylnej vlogerce. W tym uniwersum hejterki wszechwiedzącej vlogerki nazywane są larwami, larwiszczami, larwiszonami. Były też chyba jeszcze pindy i bodajże. Pindoliny, czy jakoś tak. I jeśli wydaje wam się, że to nieco obraźliwe nazywać kogokolwiek określeniem kojarzącym się z robakami, to no, no, no macie rację, to jest obraźliwe. Prawie każdy vlog to jakieś nawiązanie do larw lub larwiszonowa, czyli w tym wypadku forum kafeterii, gdzie często porusza się temat naszej dzisiejszej bohaterki. Czasami to jest tylko takie lekkie nawiązanie na zasadzie o, patrzcie larwy, jaki mam bałagan w domu, a czasami bite kilkanaście minut paplaniny o tym, że larwy żywią się zazdrością. No a jak stać się larwą? Można się nią stać z byle powodu. W zasadzie każdy komentarz, który nie jest składaniem wyrazów uwielbienia, jest odbierany jako hejt. Nie mówisz, że Weronika to nieomylny nadczłowiek, który posiadł całą wiedzę wszechświata, który w swoim życiu przeżył więcej niż wszyscy, którzy ten film oglądają. I to wszyscy razem wzięci, bytem, którego półtora godzinne wysrywy zrównują ją z niosącym światło Prometeuszem. Nie mówisz tak? No to jesteś ohydnym hejterem, który żywi się negatywną energią witalną. Proste, nie? Jasne, niektóre z tych komentarzy oglądających idą w takie rejony, że to przestaje być zabawne. Niektóre z nich bywają wprost nienawisne, ale no, no, tak wygląda świat. Anonimowo jesteśmy w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej. Robiąc coś w internecie, Trzeba mieć tego świadomość i trzeba mieć nieco grubszą skórę, odporną na takie rzeczy. Trzeba być gotowym na to, że wystawiasz swoją twórczość, ale i siebie na krytykę. Trzeba mieć świadomość tego, że komentarze nie będą tylko składaniem wyrazów uwielbienia, a niektóre opinie mogą być no, dość gorzkie. A co więcej, trzeba mieć świadomość, że wszystko, co się wrzuca do internetu jako twórca, może zostać skrytykowane. I czasami krytyce będą podlegać rzeczy błahe, a czasami bardzo poważne. Raz krytykowane będą kolory pomadek, a innym razem interakcje z ludźmi, którzy stanowią element twórczości. To ostatnie miejcie z tyłu głowy, bo za niedługo okaże się całkiem istotne. Ale zdecydowana większość tych komentarzy to w żadnym wypadku nie jest hejt. To po prostu krytyka. Czasami dotycząca rzeczy ważnych, a czasami błahych. Czasami wyrażona w niewłaściwy sposób, czasami napisana z błędami ortograficznymi, ale nadal tylko krytyka. Dobrze to pokazuje sytuacja z panią od makaronu. Sprawa wyglądała tak, że do werki napisała jakaś widzka, która wydawała się być przejęta jej sytuacją i poczuła się w obowiązku podzielić się swoimi radami. W swojej wiadomości do niej nawiązała do jakiejś sytuacji z makaronem. Radzenie obcej osoby z internetu może nie jest najmądrzejszym pomysłem. No ale intencje były dobre. Nasza gwiazda poczuła się tak dotknięta radami, że usiłowała kręcić bekę z widki od makaronu w przynajmniej kilku rolkach na Instagramie i chyba w trzech filmach na YouTubie. Publicznie wyszydzała kobietę, która chciała dobrze. A gdy ta widzka napisała do niej, że w sumie jest wszystko ok i nie ma jej za złe tego wyśmiewania, to Werka wyśmiała również tę wiadomość. Taka to z niej życzliwa i dobra osoba. O tym, że w soszalach Weroniki przez długi czas panowała totalna cenzura, chyba nie muszę wspominać, prawda? W sumie to właśnie to zrobiłem. No dobra, to komentarze pod jej filmami przez długi czas były wszędzie wyłączone. Albo były czyszczone lepiej niż łazienka przez perfekcyjną panią domu, tak aby zostały tylko takie, które pokazują werkę w super świetle. Na przykład pod filmikiem, w którym rzucała czarnoskórym dzieciom słodycze, nie znalazłem nawet jednego negatywnego komentarza. Wyłącznie takie, które piszą, że szusz wydaje się być super szczęśliwa, a drama jest całkowicie nieuzasadniona. Biorąc pod uwagę, że pisał o tym choćby Pudelek, to jestem przekonany, że krytycznych komentarzy musiało być odgroma. Ale już ich nie ma. Wiecie, dystans. Ale jeśli myślicie, że tylko jacyś anonimowi obserwatorzy są dla naszej gwiazdy larwami, no to no muszę was rozczarować. Ego naszej bohaterki jest w okolicach orbity Saturna i nie pozwala choćby na moment przyjąć, że zrobiła cokolwiek źle. Absolutnie nic nie pokazuje tego lepiej niż sytuacja z fochem na redaktora portalu Spidersweb, która przy okazji była tak głupia, że chce mi się śmiać na samą myśl. Żeby opowiedzieć Wam o co chodzi, musimy cofnąć się do sytuacji z dzikimi zwierzętami i resztkami starego kebaba. Bartosz Godziński ze Spidersweb, przygotowując artykuł, jak przystało na poważnego dziennikarza, postanowił skontaktować się z Weroniką. Pytając o dokarmianie zwierząt, chciał skonfrontować krytyczne opinie nadleśnictwa z samą zainteresowaną. Niestety nie wiedział, że maila pisze nie do średnio znanej youtuberki, tylko do samej Szusz. Dla ciebie pani Szusz. Dlatego nie wiedząc z kim tańczy, w mailu użył słowa afera. Jak myślicie, jak na takie pytanie zareagowała Weronika? Jak zareagowała youtuberka od błyszczyków i drogich torebek? A? Kulturalnie odpisała, tłumacząc jej punkt widzenia, B. Nie odpowiedziała wcale, C. Obróciła wszystko w żart, D. Spieła pośladki i odpowiedziała, że ona wcale nie będzie odpowiadać. Oczywiście, że spieła pośladki. Odpisała, że to żadna afera i skoro on użył takiego słowa, to ona już wszystko wie i nie będzie mu nawet wcale odpowiadać. W skrócie, dwulicowa jesteś fałszywa nara, tylko że zamiast chcesz coś z Ejwonu, chcesz może perfumy od Armaniego? Żeby była jasność, ani filmy z dokarmiania zwierząt, ani te, w których rzucała czarnoskórym dzieciom słodycze, nie zniknęły z internetu. Są normalnie dostępne na kanale naszej bohaterki. A ona sama nie widzi absolutnie nic złego w tym, co robiła. Nasza bohaterka ma też w opisie, że promuje ciało pozytywność, czyli postawę opierającą się na akceptacji ciał ludzkich bez względu na ich rozmiar czy formę. Brzmi dumnie, no piękne założenia, i w sumie to naprawdę fajne podejście, żeby pokazywać ludziom, że nie muszą być jak z okładki Victoria's Secret, żeby czuć się dobrze. I to jest coś, co warto promować. No, chyba że mówimy o mężczyznach, a zwłaszcza o byłym mężu. Wtedy możemy się bez problemu naśmiewać, bo wiecie, chłop z małym penisem. Normalnie niech ktoś zatrzyma tę karuzelę śmiechu. Wiecie, jak ze mnie się naśmiewają, że mi wywaliło kałdun, bo jem trzy pączki dziennie, to źle. To jest hejt i tak robią zazdrośni ludzie. Ale ja mogę kręcić bekę z czyichś cech anatomicznych, z którymi ktoś się urodził. No bo przecież to takie zabawne. W sumie to trochę tak jakby naśmiewać się z kogoś, kto jest niski. No no jest. Przypuszczam, że to całkowicie niezależne od niego i kompletnie nic nie jest w stanie z tym zrobić. I to wcale nie tak, że memy, takie jak wrzucony przez naszą gwiazdę, sprawiają, że powielane są negatywne wzorce i są jawnym zaprzeczeniem idei ciała pozytywności, która mówi, że każde ciało jest piękne, nieważne w jakim rozmiarze. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat przemocy seksualnej wobec mężczyzn, której częścią jest właśnie promowanie takich niezdrowych wzorców, to w opisie zostawiam Wam link do filmu z kanału Nie Wiem, Ale się Dowiem. A jeśli chcecie powymieniać zdanie na ten lub jakikolwiek inny temat to gorąco zapraszam na mojego Discorda. Mamy tam naprawdę bardzo fajną, otwartą społeczność. Zapraszam. Ale dobrze, widać tutaj jej się ulało. Werka chlapnęła coś głupiego. Każdemu się zdarza. No to co powiecie o tym? Chuda, nie, chuda, chudy, nie znaczy, yy, nie znaczy zdrowy, a zobaczcie, że odwracając to w stosunku właśnie do mężczyzn, którzy robią taką masę na siłowni, to y, to, to jest spoko. Chłop, nie wiem, waży tam 120 kilo i im się nie, czepa, nie czepia, zajebiście, nie? Czy nasza bohaterka, poplając coś, tina na język przyniesie, nie potrafię odróżnić budowanej na siłowni masy mięśniowej od tkanki tłuszczowej? Tak! Czy na tej podstawie buduję swoje niepoparte niczym teorie? Zdecydowanie tak! Czy ten kawałek to kolejne jawne zaprzeczenie ciało pozytywności? Jeszcze jak! Tutaj jeszcze jeden śmieszny case, taki trochę off-topowy. Nasza najlepsza vlogerka na świecie zawsze, ale to zawsze, naśmiewa się, gdy któraś larw w wiadomości do niej zrobi literówkę, popełni jakiś błąd, źle postawi przecinek albo, nie daj Boże, nie używa polskich znaków. Z drugiej strony, sama na swoich relacjach na Instagramie robi byki w stylu pisanie talerz przez ha i żeby tak dopełnić obrazu tej nieomylnej postaci, musimy sobie powiedzieć, że nasza bohaterka jest zodiakarą, tarociarą i miłośniczką totalnej biologii. Osobą, która czuje energię osób, które spotyka. I ja słuchajcie mam taką zasadę, że ja już ja po prostu wyczu, czu, czuję energię innych ludzi i widziałam, że nie wiem, on czegoś szuka, czegoś chce. Więc... Ale to jest taka góra kału, która w ogóle sprawiła, że za ten temat się zabrałem, że postanowiłem go sobie zostawić na później, gdy już poznacie Weronikę trochę lepiej. Wszystko to, co pokazałem Wam do tej pory, to takie preludium. Chciałem Wam pokazać, kim jest nasza bohaterka. Z tego, co tutaj pokazałem, wyłonił się obraz zapatrzonej w siebie kobiety. Osoby, która absolutnie wszystkich traktuje jak gorszych od siebie. Słowem ego top na 100%. Ale to tylko jedna strona tego oblanego stanowczo zbyt dużą ilością perfum od Romaniego w medalu. Na drugim biegunie jest sprawa, którą już tutaj wspomniałem między wierszami, mianowicie zakończone rozwodem małżeństwo, żeby była jasność, rozstanie to bardzo trudny moment w życiu, w którym w zasadzie wszystko wywraca się do góry nogami. I nie mam zamiaru kręcić tutaj beki z samego rozstania. Mało tego, nie mówiłbym o tym wcale, gdyby były mąż nie był przez lata ważną częścią kanału, występując na większości vlogów. Gdyby nie był znany z imienia, nazwiska oraz twarzy. Oraz gdyby, co najważniejsze, sama Szusz obecnie w co drugim vlogu nie opowiadała o tym nieudanym małżeństwie, poświęcając temu tematowi nieraz po kilkanaście minut. I to w sposób w najlepszym przypadku przypisujący byłemu mężowi zestaw cech. Najgorszego człowieka na świecie, a w najgorszym, delikatnie sugerując, że był on przestępcą. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak małżeństwo wyglądało, gdy jeszcze ono trwało. Będę opowiadał tylko o tym, jak ta relacja wyglądała we vlogach. Co się działo, gdy nie było kamery wepchniętej w twarz nie wiem. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę ilość i długość tych vlogów, Chyba nie było tych momentów aż tak dużo. Były już mąż był często sprowadzany do roli prywatnego szofera. W skrócie, zawieź mnie na paznokcie, jedź ze mną do Action wybierać niepotrzebne rzeczy i broń Boże pod żadnym pozorem nie próbuj protestować. Zresztą nawet obecnie możemy usłyszeć we vlogach kwiatki takie jak te, bo był zły, bo nie zawiózł na paznokcie. Jak ja chciałam iść na paznokcie, to widziałyście na vlogach, że było, o Boże, znowu cię muszę zawieść i tak dalej. Natomiast jak on gdzieś potrzebował iść do fryzjera na mecz czy umówił się z kolegami, to wiecie, po prostu klękajcie na rodę, on idzie nikogo się nie pytał. I jasne, że tutaj trochę hiperbolizuje, ale znaczna część odbiorców właśnie tak odbierała to, co widzą na ekranach. Natomiast gdy to Weronika popełniła błąd w stosunku do swojego partnera, nawet tak głupi błąd, jak oblanie go zupą, nie była w stanie wypowiedzieć prostego słowa przepraszam, tylko zaczęła go strofować, że to wszystko jego wina, bo to on ją stresuje. Właśnie... A! A! Się... stresujesz mnie. To jest nieprawda, jak się możemy się zamienić, ty masz wiedzę. Uważaj! Rozstanie, które nastąpiło niespełna dwa lata temu, przebiegło burzliwie. Na tyle burzliwie, że od tamtego czasu regularnie wylewany jest szambo na eksmęża i na jego aktualną partnerkę. Tak, dobrze usłyszeliście, na jego aktualną partnerkę. Są okresy, że dosłownie każdy film to przynajmniej kilka minut o tym, jak to zły mąż wykorzystywał Weronikę, która robiła absolutnie wszystko, żeby w małżeństwie działo się dobrze. Jak manipulował, jak w niczym nie pomagał, jak nie chciał uczestniczyć w nagraniu vlogów. I generalnie, jak bardzo był potworem. W dodatku były miał absolutnie nic w domu nie robić. Wszystko miało spoczywać na barkach biednej Weroniki, która musiała sprzątać i ogarniać dom i jeszcze zarabiać na jego utrzymanie. A partner miał wyłącznie leżeć i pachnieć, co jest o tyle zabawne, że obserwujący wskazują, że od momentu jego odejścia w domu ma panować coraz większy bałagan. Do tego stopnia, że zwykli nazywać mieszkanie Weroniki prześmiewczo barłogiem. Podziwe są śmieci do segregacji, znaczy posegregowane wczorajsza pizza, perfumy, statyw. Yy, tu jeszcze jest rozkład kart. Wiem, że nie powinny tak leżeć, ale... Mm ale jestem w trakcie czegoś. A jak tego wam mało, to dodajcie na przykład wypominanie drogich prezentów. W stylu jakaś kurtka i koszulki, które miał dostać od żony, żeby wyglądał ładnie. Natomiast obecna partnerka, która notabene też jest znana z imienia i nazwiska, ma być psychofanką Weroniki, która poluje na każdego faceta, z którym się ona rozstała. I nie, to nie jest jakiś żart czy hiperbola. Na jednym z vlogów Weronika przedstawiła tę kobietę dokładnie w ten sposób. I tutaj Pozwolę sobie na moją prywatną opinię. O ile wylewanie brudów na byłego partnera nie świadczy dobrze o sobie, tak już wyżywanie się na jego nowym partnerze lub partnerce jest totalnym dnem. To jest takie przelewanie swojej złości na osobę, która przecież nie była z nami w związku i pokazuje tylko jakąś taką głęboką frustrację, która nie ma okazji znaleźć ujścia w inny sposób. I tak jeszcze, żeby dopełnić. Nasza bohaterka opowiada, że to żałosne wybijać się na mówieniu o kimś. Tak jak mówiła o Mirabaucie, któremu zrobiła strajka na kanał. Co robi? No i może do, no, bo ma jakąś tam popularność i wyświetlenia, ale ma je dzięki mnie. Nigdy nikim się nie stanie. Cały czas będzie nikim żyjącym moim życiem, w moim cieniu. Nic nie osiągnie. A wiecie, mieć lajki, wyświetlenia. No... Serio, yy, te filmy, które nagrywali o mnie, miały dużo wyświetleń, a to, co nagrywali od siebie, yy, miało cały czas mało. Jednocześnie sama mówi godzinami o swoim byłym mężu i jego nowej partnerce. Czyli pani vlogerka jest super opowiadając o kimś, ale inni, którzy opowiadają o niej, są nikim. W momentach, gdy nieomylna blogerka akurat nie opowiada o rzeczach, które ona robiła, a których były mąż nie robił, zaczyna przypisywać mu zaburzenia. I według słów byłej żony ma być przemocowcem, ma mieć zaburzenia narcystyczne, a nawet ma być psychopatą. Zapytacie mnie, Mateusz, ale jakie kwalifikacje, żeby takie rzeczy diagnozować, ma zafascynowana tarotem i horoskopami, fanka Altmedów? Ewentualnie skąd wzięła takie wnioski? Odpowiem Wam, nie wiem, choć się domyślam. Mało tego. Były partner ma nadal od prawie dwóch lat prześladować Weronikę. Wprawdzie to. Ona mówi o nim na prawie każdym vlogu, a on nigdy się na jej temat nie wypowiadał, ale to przecież nie jest ważne. A jak samo prześladowanie przez byłego ma wyglądać? Ma ono objawiać się na przykład tym, że gdy Weronika zapytała o firmy cateringowe, kilka osób w komentarzach poleciło jej firmę, z którą akurat jej ex współpracuje. Zatem to na pewno wyszło od niego, to na pewno były jego fake konta, ewentualnie ludzie, których on nasłał. Zacznę od y, małego ogłoszenia, ponieważ apel do Larwiszonów ostatnio przyniósł skutek. To może tutaj y, też zadziała, chociaż, w, chociaż wątpię, ale chciałabym to wyartykułować. Drogi były. I określenie drogi jest tu bardzo na miejscu. Ech. Czy naprawdę jesteś tak peszczelny, żeby reklamować? Y, firmy, dla których y, pracujesz <laughs> ja się pod moimi vlogami ale też naprawdę was poprosiłam o polecenie cateringu yy, ale też wiedziałam <laughs> o tym, że y, on pracuje dla jednej firmy cateringowej no i drugiej powiedz to yy, nie chcę mówić do dokładnie o co chodzi, ale związanej z cateringami pa. I ja zgadnijcie, jaki był naj najczęściej polecany catering. To nie tak, że ludzie mogli polecić daną firmę, dlatego że robi po prostu dobre jedzenie, że sami próbowali i byli zadowoleni. Nie, nie, jeszcze raz nie. To na pewno sprawka byłego przemocowego partnera. Nie wiem, dlaczego sobie to robisz. Serio, naprawdę będzie ci lepiej, jak o mnie zapomnisz. Jeśli myślicie, że sobie coś wymyśliłem, śmieszkuję albo naginam fakty, to nie. To dokładnie wynikało z jej słów. Słów, które wypowiedziała bez zająknięcia, w sposób, który wskazywał, że jest absolutnie pewna tego, co mówi. Mało tego, nagrała specjalny film adresowany do byłego, w którym zwraca się bezpośrednio do niego i mówi, że ma dość takiego prześladowania jej. Gdy Werka ma chwilowo przerwę w opowiadaniu o Merkurym w retro, zaczyna mówić, że jej były mąż miał stosować wobec niej przemoc ekonomiczną, czyli formę uzależnienia od siebie drugiej osoby, opierającą się o pieniądze albo inne dobra materialne. Wprawdzie potem mówi, że gdy byli razem, to on miał drogie koszulki, kurtki, które ona mu kupowała, a gdy się rozstali, to on musi chodzić do sieciówek, albo że to ona otrzymywała jego, że to ona kupiła mieszkanie itd., tak. Tak dalej i tak dalej. Ale to przecież nieważne, prawda? I możecie teraz powiedzieć, Mateusz, głuptasie, przecież Weronika może być ofiarą przemocy domowej, ofiarą kogoś, kto ją potężnie skrzywdził. Albo może być tak, że oboje są siebie warci. No i odpowiem wam, że owszem, może tak być. Nie mogę tego wykluczyć. Ale biorąc pod uwagę wszystko to, co mówiłem do tej pory, i na fakt, że Weronika pokazuje w tym wszystkim siebie jako całkowicie niewinną i wręcz krystalicznie czystą, to naprawdę bardzo trudno przyjąć mi to, co mówi nasza bohaterka. I wytłumaczę Wam teraz, dlaczego nie do końca wierzę Weronice. Wydaje mi się, że w przypadku związków nie ma sytuacji, w których jedna strona jest winna absolutnie wszystkiemu, a druga całkowicie niewinna, w których jedna osoba robi wszystko, żeby relacja się rozpadła, a druga nie popełnia żadnych, nawet najmniejszych błędów. Znaczy pewnie takie istnieją, ale to margines. W zdecydowanej większości to jakiś brak umiejętności porozumienia, brak dopasowania, który wychodzi po czasie, albo po prostu fakt, że ludzie z czasem poszli w trochę inną stronę. A jeśli ktoś stawia siebie w roli idealnej osoby, która nie popełnia żadnych błędów, a drugą osobę przedstawia jako jednoznacznie negatywną, no to można podejrzewać, że ktoś tu nie jest do końca szczery, albo odbiera rzeczywistość w bardzo jednostronny sposób, który uniemożliwia mu przyznanie się nawet przed samym sobą do tego, że zrobił coś źle. A gdy połączymy sobie to ze skrajnym brakiem umiejętności do przyznawania się do błędów uszórz, o którym już mówiliśmy wcześniej, to naprawdę ciężko wierzyć w to, co mówi nasza tarociara. I żeby jeszcze raz wybrzmiało to głośno, bardzo możliwe, że były mąż Weroniki nie był święty i robił wiele rzeczy źle, tak jak każdy z nas. Ale biorąc pod uwagę, jak o tym wszystkim opowiada zainteresowana, jak przenosi całość winy na wszystkich poza sobą, jak reaguje na rzeczy związane z pokazywaniem jej, choćby w nieidealnym świetle to osobiście bardzo wątpię, że sytuacja wyglądała dokładnie tak, jak to opisuje w swoich produkcjach Werka. Ale to, że sytuacja nie jest jeszcze chyba dla niej do końca zamknięta, widać nie tylko po tym, ile siły i uwagi poświęca na mówienie o tym przez godziny na swoich vlogach, ale choćby po tym, jak odnosi się do plotek o rozstaniu swojego byłego męża z jego obecną partnerką. O, tutaj właśnie. Serio? Zobaczyłaś story Leska? I ogólnie jego aktywność na IG z nową laską. Kolejną, bo poprzednia uciekła. Ha, ha, ha. I mówię o tym wszystkim nie dlatego, że mam ochotę taplać się w szambie czyjegoś rozwodu i przez kilka albo kilkanaście minut opowiadać o czyichś toksycznych relacjach. Znaczy to też, ale przede wszystkim dlatego, że to wszystko jest gorsze niż może wam się wydawać. Gdyby eksmąż był anonimowy, po prostu jakiś człowiek, który nie był przez lata pokazywany na vlogach, którego twarzy, imienia i nazwiska widzowie nie znają tak samo dobrze jak samej szusz. To jeszcze pół biedy. W sensie to nadal słabe, tylko trochę mniej. Ale jednak to jest tak, że ten człowiek może być rozpoznany, choćby na ulicy. A sianie takiego hejtu na swojego byłego partnera może się skończyć naprawdę bardzo, bardzo źle. Ale wróćmy do faktów. Niemal dwa lata opowiadania o tym, jak to były mąż był tyranem i przemocowcem żyjącym na koszt żony, nazywania go, tu cytat, dzbukiem i przypisywania mu zaburzeń i wielu innych negatywnych rzeczy. To wszystko doprowadziło choćby do tego, że na Instagramie powstało konto obrażające jego i jego aktualną partnerkę. On jest tam przedstawiany jako oszust matrymonialny, a jego partnerkę przyrównuje się do szmat. Weronika, która postawiła sobie za je walczyć z hejtem. Mm -hmm. Sama ten hejt nakręca, sama się jej nienawiść w stosunku do ludzi, którzy kiedyś byli jej bliscy. Osób, którym pewnie coś zawdzięcza, nawet jeśli nie chce się do tego przyznać, poniża ludzi, którzy kiedyś stanowili ważną lub nawet najważniejszą część jej życia oraz ludzi, którzy nic jej nie zrobili jak nowa partnerka jej byłego męża. Niestety, gdyby na tym kończyły się dziwne treści, które wyrzuca z siebie bohaterka tego filmu, to pewnie nie nagrałbym dedykowanego jej odcinka. Po prostu może poświęciłbym jej fragment mojego live'a. Jeśli nie wiecie, to moje streamy są w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 21. Gorąco zapraszam. A jeśli nie pamiętacie, to możecie zajrzeć na Discorda albo Instagrama, gdzie wrzucam info. Samo publiczne pranie brudów jest strasznie... Śliskie i często świadczy gorzej o osobie, która wywleka prywatne sprawy, niż o tej drugiej stronie konfliktu. Ale to raczej nie sprawiłoby, że ruszyłbym swoje cztery litery i zaczął przedzierać się przez półtora godzinne wystrywy, przeplatane żalem do całego świata, często z praktycznie zerowym montażem. Po których cały kolejny dzień muszę oglądać słodkie pieski na Instagramie, żeby choć trochę odzyskać chęć do życia. Ale to, o czym teraz opowiem, wzbudziło we mnie takie emocje, że stwierdziłem, że jednak trzeba ruszyć ten temat. No i fakt, że niektóre rzeczy, które opowiada, strasznie mnie bawią. Może nie tak, jak chciałaby tego autorka, ale to już inna sprawa. Chodzi o tematy medyczne, i tutaj zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. I o ile sam nie wierzę w taroty, horoskopy, kosmiczną energię czy innych plejadian, to nie mam zamiaru tu kręcić aż tak beki z takich rzeczy. Chociaż bardzo bym chciał. Co jednak nie znaczy, że nie pokażę Wam tu kilku kwiatków, które mnie osobiście bardzo rozbawiły. A to jak już Wy się do tego odniesiecie, to Wasza sprawa. Zapraszam. Energia Merkur Merkurego w retrogradacji to jest tak. Psują się różne rzeczy. Najczęściej się ps psują e, zmywarki i piekarniki. E, Więc na przykład ta moja noga, tu też jest zepsucie ciała. Coś się uszkodziło. Pamiętajcie, że merkury w retro to też jest taka opcja, że rzeczy się psują, ale też słuchajcie, że rzeczy takie elektroniczne bardzo często się samo, czy tam agię, o co chodzi, to same się naprawiają, więc... Bo podobno tak jest, że tatuaże właśnie nie powinno się generalnie robić sobie napisów ani dat, bo one niosą swoją wartość energetyczną. Ale akurat mam wrażenie, że te, które ja sobie zrobiłam po prostu sprawdziły, sprawiły, że faktycznie, słuchajcie, co by się nie działo, to jestem never give up i live the life you love. To wszystko mi się poukładało, tak? Dlaczego ex wraca do twojego życia ymm, w ujęciu energetycznym? Wibracje, energia i tak dalej. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? I to jest bardzo ciekawe. Ci, którzy są trochę w temacie, to wiedzą, że to jest tak, że czasami są dwie osoby i jedna wibracyjnie nagle się podnosi. Podnosi, jej, podnosi się jej świadomość i ona wzrasta, ma wyższe wibracje. No i na przykład ona jest tu, a partner jest tu, nie? I on oczywiście może próbować doskoczyć, ale musi jakby wykonać pracę nad sobą i wtedy będą razem. Bo jak nie, to się związek, e, czy tam, no nie wiem, przyjaźń czy znajomość e, rozsypuje. Za... Tak samo właśnie na przykład jak e, nie wiem, też ludzie robią to przecinanie węzłów energetycznych tam właśnie po jakimś rozstaniu, czy w związku romantycznym, czy jakimś innym, bo my gdzieś tam jest, jak długo ze sobą przebywamy, albo długo o kimś myślimy. Albo on długo jest w naszym sercu, w naszym umyśle, to powstają takie połączenia. Loluś, kochanie, powstają takie połączenia, i, i yy, yy, to trzeba przeciąć, żeby właśnie. Nie zasilać tej drugiej osoby, żeby. Swoją drogą, skoro Karolina ze stylizacji nie chce się już koleżankować z werką, to widzę na horyzoncie kilka potencjalnych krosików, w których może się ona odnaleźć. Przede wszystkim NTV, czyli ludzie od UFO i wszelkich możliwych teorii spiskowych. Potem magister Jerzy Ziemba od lewoskrętnej witaminy, może któryś płaskoziemca, no i nawet może nawet sama Edzia Górniak zechciałaby zrobić krosika z werką. Hę. Win. Znacie angielski? Piekło wygrywa. Ale tak na serio, to co innego, jak ktoś opowiadał o Merkurym w retrogradacji, cokolwiek miałoby to znaczyć, który ma sprawić, że zepsuje ci się lodówka, krowy przestają mieść, a kury dawać mleko. A co innego, jak ktoś miesza tematy medyczne, naukowe, czy choćby dotyczące jednego z najpoważniejszych konfliktów zbrojnych ostatnich lat i próbuje to połączyć ze swoimi wyssanymi z najciemniejszych fragmentów układu pokarmowego teoriami. Zacznijmy może od tego ostatniego. Nasza gwiazda postanowiła podzielić się z odbiorcami myślą tak światłą, że polecam założyć okulary z filtrem UV, bo jej jasność naprawdę może Was oślepić. Albo może nie, może nie okulary, może bardziej maskę do spawania, albo lepiej takie specjalistyczne okulary, jakie mieli naukowcy przy próbach wybuchów jądrowych. Otóż Weronika przekonuje nas, że Władimir Putin żywi się negatywną energią. Żywi się nią i to go napędza. Dzięki tej negatywnej energii ma w ogóle mieć siłę. To jest tak, że tym zasilamy tą osobę, której yy, nie lubimy. My oddajemy swoją energię i wiecie, kto na tym zyskuje? Ta osoba. Dlatego, e, na przykład, słuchajcie, Putin, zobaczcie przykład Putina, no już rok minął od wybuchu wojny i cały świat tam, wiecie, na niego wrzuca, nienawidzi go i tak dalej, Na koleś jakoś niestety dalej sobie radzi, dalej wojna trwa, dalej tego nie przerwał. I dalej robi to co robił. Dlaczego? Bo właśnie on dostaje tą moc, tą energię, i to jest takie zasilanie energetyczne, że jakby oddajecie komuś swoją moc. Bo mówię, ja, ja kiedyś miałam w ogóle taką misję, wiecie, że, że chciałam tłumaczyć. No bo naprawdę, to jakby hejtowanie, jeszcze w ogóle kogoś nieznajomego w sieci. No to w ogóle jest tak jakby wywalanie y, swoich zasobów w błoto. Mało tego, według Weroniki, gdyby wszyscy przestali mówić o wojnie za naszą wschodnią granicą, przestali o tym opowiadać, przestali relacjonować, przestali mówić o aktach terroru, które się tam dzieją, to uwaga, wojna by się skończyła. Swoją drogą właśnie dlatego, że ta negatywna energia istnieje, to Szusz cały czas opowiada o larwiszonach, które właśnie mają być jak Władimir Putin i ma ich napędzać ta energia kosmosu czy tam czegoś, mnie nie pytajcie. I też właśnie dlatego przerzuca się głównym, kłócąc się z ludźmi w komentarzach pod jej filmami. I jeśli szukacie tu jakiejś logiki, przejawów konsekwencji, czy nawet jakichkolwiek oznak myślenia. To obawiam się, że musicie zaopatrzyć się w jakiś ultraczuły sprzęt pomiarowy. A i tak nie wróżę Wam powodzenia. A jak jeszcze uświadomimy sobie, że gdzieś tam pod spodem, między słowami, ta opływająca w luksusy vlogerka przyrównała się do ofiar jednego z największych konfliktów ostatnich 30 lat w Europie, to te słowa są bardzo, ale to bardzo nie na miejscu. Ale to był taki lightowy przykładzik. Teraz przejdziemy do tych z gatunku premium, czyli takich, które są nie tylko strasznie głupie, ale mogą być też szkodliwe. To teraz coś heche lekkiego. Wspomniałem delikatnie, że nasza bohaterka jest orędowniczką ciała pozytywności. Zatem warto wspomnieć, co ma do powiedzenia w tym temacie. W jednym z vlogów na przykład opowiada, że medycyna chińska twierdzi, że skoro ktoś jest zdrowy, to z nadwagą nie musi walczyć. W medycynie chińskiej nie ma czegoś takiego. Mm... Czy nie wiem, trzeba yy, z nadwagą czy z czymś walczyć, jeśli człowiek jest zdrowy, jeżeli wszystkie badania wychodzą w normie to nie, nie należy kombinować, nie należy zaburzać tam w ogóle tego, co się dzieje w organizmie. To może zanim przejdziemy dalej, to skupmy się przez chwilę, co medycynie chińskiej mówi Wikipedia. Badania naukowe nie znalazły histologicznych ani fizjologicznych dowodów na koncepcję tradycyjnej medycyny chińskiej, takich jak ki, meridiany czy punkty akupunktury. Teoria tradycyjnej medycyny chińskiej nie jest oparta na wiedzy naukowej – Ponadto osoby praktykujące jej metody nie zgadzają się ze sobą co do sposobów diagnozy i leczenia. Efektywność chińskiej medycyny ziołowej jest słabo przebadana i udokumentowana. Już pomijam, że wychowana w Europie tarociara ma zapewne takie pojęcie o medycynie chińskiej jak ja o barkowych flamandzkich malarzach. To może uzupełnimy to jeszcze o skutki nadwagi, która jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, głównie tych skupionych wokół układu krążeniowego i oddechowego. I tutaj polecam mój film o Amberlynn Reed, gdzie na jej przykładzie opowiadamy sobie, co dzieje się z człowiekiem, który uważa, że skoro wyniki są ok, to nie ma co się martwić. Nadwaga jest dla ludzkiego ciała stanem niekorzystnym, stanem, który w pewnych sytuacjach może doprowadzić do problemów ze zdrowiem. Opowiadanie o tym, że nic z tym nie trzeba robić, jest po prostu szkodliwym pierdolamento. Ale jeśli naiwnie myślicie, że to wszystkie bzdury, które wyrzuca z siebie ta osoba, to niestety nie. I nie mówię tutaj tego teraz z takim hechem więcej kontentu, tylko no niestety, bo wchodzimy już w rejony srogich odpałów. Wyobraźcie sobie, że naszą bohaterkę boli stopa. robi sobie badania i wychodzi z nich, że ma niski poziom witaminy D. No, zdarza się. Wyobraźcie sobie, że zaczyna suplementować i opowiadać jaka to witamina D jest ważna w życiu człowieka. I że już następnego dnia zaczynam mówić, że już po jednym dniu suplementacji, w sumie to już ją noga nie boli. Normalnie jak rękom odjął pan doktor. A teraz wyobraźcie sobie, że wszystko to, żeby już chyba dwa dni później powiedzieć, że w sumie to czytała i się załamała, bo okazało się, że te pozytywne efekty tej suplementacji to będzie widać no, tak najwcześniej, może po sześciu tygodniach. I w ogóle wczoraj czytam, że słuchajcie, suplementacja Witaminy D daje pierwsze rezultaty yy, po trzech miesiącach, czasami najszybciej po sześciu tygodniach, ale generalnie tak, żeby wrócić do normalnego stanu 3 miesiące. Niezły odlotnie, No tylko, że ta historia wydarzyła się w naprawdę. <laughs> Serio, po jednym czy tam dwóch dniach brania tabletek stwierdziła, że o ojejku, już mi lepiej. Oczywiście tego co mówiła wcześniej nie sprostowała, do niczego się nie przyznała, po prostu zachowywała się tak, jakby nic się nie wydarzyło. No ale chyba tego akurat mogliście się spodziewać, prawda? I żeby nie było, witamina D faktycznie jest bardzo ważna i faktycznie warto dbać o to, żeby jej poziom był w normie. E, super film o tym jest na naukowym bełkocie. Jak znajdę link, to wrzucę wam tutaj w kartę. I takich mniejszych lub większych głupotek jest tam więcej. Tutaj coś nieścisłego. Tutaj coś nie do końca jest prawdą, tam czegoś nie doczyta, ale jednak wszystkie one bledną przy. Porozmawiajmy teraz chwilkę o tym, że gwiazda opowiada, że stres i inne negatywne emocje mogą doprowadzić do różnych chorób. Według jej słów 90% chorób ma mieć swoje podłoże w psychice. Jesteśmy cały czas w tej negatywnej energii, właśnie, że a niech ci się tam nie uda, niech ci się zepsuje, ty w ogóle To pamiętajcie, że coś takiego przyciągacie do siebie. Bo jak jesteście w tej energii, no to ym, przyciągacie to. Yy, natomiast słuchajcie, to wszystko się sprawdza. To wszystko się sprawdza, to wszystko działa. Wiecie. A w skrajnych yy, przypadkach prowadzi do nowotworu, bo to, co cały czas powtarzam, 90% chorób jest wy wywołanych przez yy, nasze emocje. Mało tego. Złe emocje mają nawet doprowadzać do nowotworów. I na pozór to może wydawać się nie aż takie szkodliwe, ale poczekajcie chwilkę. Troszkę sobie poszukałem źródeł tego, co wypluwa z siebie nasza influencerka, i to, co opowiada, zdaje się pochodzić z takiej altmedowej teorii zwanej Totalna Biologia. Według tych teorii rak lewej piersi rozwija się, gdy osoba ma silną obawę o kogoś bliskiego, a na przykład na cukrzycę zapadamy, gdy nasz partner używa wobec nas przemocy. I, sorry, czytam z ekranu, ale po prostu nie jestem w stanie zapamiętać takich debilizmów. Żeby była jasność. To jest altmet, czyli metody, które są niesprawdzone, niemożliwe do sprawdzenia lub wprost uznane za nieprawdziwe lub nieskuteczne. To, co Weronika mówi w tym temacie, jest o tyle niebezpieczne, że stres może mieć czasami i w pewnym stopniu wpływ na zapadanie na niektóre rodzaje chorób. Jest jednym z bardzo wielu czynników. Czynników związanych z naszymi predyspozycjami albo na przykład trybem życia. Czynników takich jak choćby. I teraz uważajcie, jak choćby nadwaga, mówienie o tym, że 90% chorób wynika z emocji, nie że emocje mają wpływ, ale że wynika z emocji, to nie jest totalna biologia, ale totalna bzdura. Bzdura, która w przypadku niektórych osób. Przemyka pod radarem wykrywającym głupoty właśnie ze względu na to, że zawiera jakiś niewielki pierwiastek prawdy. Prawdy, która ma przekonać, że wszystko to, co zostało powiedziane, jest prawdą. Bo skoro ten jeden mały kawałek jest prawdziwy, to cała reszta też musi być. Opowiadanie takich rzeczy przez osobę, której vlogi ogląda średnio 60 tysięcy osób. To już nie są jakieś nieprostowane pomyłki, jakieś pomylenie cyferki, to jest szerzenie antynaukowych bredni na szeroką skalę. Zresztą wiecie, wyrazy szusz i szur są do siebie niebezpiecznie podobne. Przypadek? To tylko drobny, chociaż bardzo ważny fragment tego, co nasza gwiazda czasami z siebie wyrzuca. Jest tego więcej, ale nie mam ochoty robić filmu, w którym przez kilka godzin będę mówił, to jest głupota, to jest bez sensu, no bo niestety nie jestem taki mądry jak Saifan albo Dawid Myśliwiec. Tym filmem chcę Wam przekazać przede wszystkim sprawdzajcie to, co mówią Wam różne autorytety w internecie. Jeśli jakaś influencerka albo influencer znany z jakiejś ekipy, albo tak jak w tym przypadku z pokazywania kremów BB i błyszczyków, chce wam wcisnąć jakąś wiedzę, jakieś magiczne kamienie, ewentualnie audiofilski router ze złotymi kondensatorami, to poważnie się zastanówcie, czy to na pewno jest dobra osoba do polecania tego typu rzeczy. Czy to, co mówi, ma oparcie w faktach? A może to tylko skopiowany presspak, ewentualnie jakieś objawienie, wyczytane z fusów, ewentualnie kart Tarota, którego związek z rzeczywistością jest mniej więcej tak prawdziwy, jak nie przymierzając mój związek z Taylor Swift. Żeby była jasność, mój związek z Taylor Swift nie istnieje, nie istniał i nigdy istnieć nie będzie. Internetowe postacie w znacznej większości nie są żadnymi autorytetami w kwestiach medycyny czy nauki i to tyczy się w takim samym stopniu szusz jak i mnie. Jeśli chcecie korzystać z autorytetów, to niech to przynajmniej będą ludzie, którzy mają konkretną wiedzę w danym temacie. Ludzie, których wiedza i metody zostały potwierdzone w rzetelny sposób. A nie samozwańczy guru albo szarlatani, którzy po przeczytaniu dwóch książek popularno-naukowych czują się kompetentni do udzielania rad i wpływania na życie ludzi. A najlepiej niech to będą ludzie, którzy swoje słowa podpierają poważnymi dowodami, badaniami, metaanalizami albo innymi zweryfikowanymi źródłami. Druga prawda, którą chcę wam przekazać, to że publiczne pranie brudów i kończenie w związku w taki. Brzydki sposób nigdy nie kończy się dobrze dla żadnej ze stron, i nawet jeśli to publicznie oznacza tylko dla jakiegoś wąskiego grona znajomych, czasami lepiej, żeby prywatne rzeczy pozostały prywatne. Nawet jeśli czujemy ogromny żal i ogromną chęć odegrania się, to publiczne wyzłośliwianie się na osobie, która przez lata była bardzo ważną częścią naszego życia. To nie jest dobry prognostyk na to, że kolejne relacje będą udane. Jak mam być szczery, to Weronika wydaje się być obecnie najbardziej niesympatyczną i taką nieprzyjemną osobą, jaką widziałem na polskim YouTubie. Zgorzkniała, mściwa, przepełniona jadem, od której aż bije żal do świata. Nie dziwię się, że obecnie Szusz ma tak dużo aktywnych antyfanów, którzy tylko czekają na każdy jej błąd, na najmniejsze potknięcie, które można wytknąć. Przy czym sama Weronika daje im tych okazji naprawdę dużo. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że tak jak w przypadku innych twórców, którzy dysponują tak dużym negatywnym community, w tej ogromnej zbiorowości zawsze znajdą się jakieś jednostki, które. Będą w to szły zdecydowanie za daleko. Traktując to jak swoją osobistą wendettę, podchodząc do tego zdecydowanie zbyt osobiście, a czasami wręcz przekraczając granice, które nigdy nie powinny być przekraczane, niezależnie od tego, jak bardzo jakiegoś twórcy nie lubimy. Jednak patrząc na wyświetlenia, taktyka Weroniki jest bardziej niż upłacalna. mimo całkowitego braku współpracy. Na pewno biednie klepie, a za pieniądze z wyświetleń vlogów, na których poniża ludzi i opowiada antynaukowe bzdury, będzie sobie mogła kupić nową torebkę, cateringi albo zrobić nowy tatuaż. Ale jednak ani szacunku odbiorców, ani innych twórców za te pieniądze nie kupi. I z tą wzniosłą myślą was zostawiam. Jeśli dotarliście aż do tego momentu, to napiszcie pod spodem komentarz i zostawcie łapkę w górę, bo dzięki temu YouTube mnie trochę bardziej lubi. A jak chcecie więcej filmów takich jak ten, to możecie zostawić suba i dzwoneczek, dzięki temu nic was nie ominie. Zapraszam też na Discorda, gdzie mamy super, zgraną i fantastyczną społeczność. No, i też czasami tam można ze mną pogadać. A i na Instagrama też zapraszam, bo tam wrzucam info o filmikach albo jakieś suche memy. Nie zapomnijcie też, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 21 na tym kanale robimy live stream, gdzie się wszyscy wspólnie razem świetnie bawimy. Tyle na dziś. Pilnujcie się, żeby na wakacjach nic złego Wam się nie stało. Trzymajcie się bezpiecznie. Do zobaczenia. Cześć.